Mówię tu w imieniu obecnych i nieobecnych członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, o którym tu już mówiono. Marcin bardzo szybko, gdy stanął w naszych szeregach, stał się oczywistym kandydatem do zarządu, no i bardzo szybko tam do niego wszedł. Nasz kolega dyrektor i nasz przyjaciel był w naszych oczach być może najodważniejszym dyrektorem szkoły w Polsce. Uczynił swoim odejściem nienaprawialny, bolesny wyłom. Bardzo liczyliśmy na naszego przyjaciela. Wiedzieliśmy, że zajdzie bardzo wysoko. Wiedzieliśmy, że zrobi jeszcze bardzo wiele. Dawał nam codziennie przykład obrony praworządności, obrony najsłabszych, prześladowanych, wykluczanych, walczył o ich prawa. Brzmi to niezwykle o człowieku. Tyle działań i tyle zasług, ale to jest wszystko prawda. To jest wyjątkowa osoba i bardzo dużą stratą jest dla nas jego odejście. Marcin przypłacał swoją odwagę, swoją bezkompromisowość ciągłym stresem. Narażał swoją karierę zawodową, dlatego tak pewnie też uciekał w swoje ukochane góry. Był bardzo zmęczony. Było to po nim widać, ale rzecz w tym, że straciliśmy go w momencie bardzo trudnym dla polskiej oświaty, dla polskiej edukacji. Jest to ciężko mówić, ale jeszcze się, że jednak to. Jesteśmy tu jednak z tego powodu najbardziej, że opakujemy przyjaciela. Uczyniłeś, Marcinie, wielkie pustki w naszych sercach. Miałem jeszcze wiele słów i ciągnął się za nami od razu narzucające się słowa poety, właściwie lekcja, którą nam Marcin zostawił. Nie wiem, czy zdołam powiedzieć. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Żegnaj, Marcinie, bardzo nam ciężko z ciebie.